Są to już 50. Mistrzostwa Polski seniorów, także zawody jubileuszowe. Rozgrywane są tutaj w nowym ośrodku we Wrocławiu, od którego niedawno jeszcze przeprowadził start Wrocław. Są tu wspaniałe warunki zarówno do treningu, jak i do przeprowadzenia zawodów. Jesteśmy w bazie, uważam, najlepszej aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę. Jeśli chodzi o zawody, są one etapem przygotowania również do Mistrzostw Świata, które się odbywają w tym roku w Dubaju. Jest to też jeden z etapów, gdzie zawodnicy zdobywają kwalifikacje do Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Jeśli chodzi o zawody, wzrost, jeśli chodzi o progres wyników, mamy nowe kluby, 4 nowe kluby, mamy 12 nowych zawodników, którzy przeszli klasyfikację sportowo-medyczną. Jeśli chodzi o też grupę kobiet, bardzo duża ilość wzrostowa, jeśli chodzi o osoby startujące, wyniki obiecujące przed Mistrzostwami Świata. Wyniki poszły w górę bardzo, zarówno w kategoriach tych najniższych, jak i najwyższych. Zawodnicy z kategorii najniższych 49 kg wyciężają ciężary około 200 kg na arenach międzynarodowych. Bardzo wysokie wyniki. Tak samo wśród kobiet potrafią zawodniczki wyciskać ciężary, których niektórzy mężczyźni sobie nawet nie pomarzyli. Wspomnę, że jesteśmy najlepszą ekipą w Europie. Od praktycznie lat 60. podczas ostatnich Mistrzostw Europy zdobyliśmy około 50 medali, ponieważ klasyfikacja była w tym momencie związana również z tym, że zawodnik otrzymywał medal za zaliczone podejścia, czyli była to dodatkowa klasyfikacja. Jeśli chodzi o przyszłość, planujemy również po Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu starać się o organizację Mistrzostw Europy w Polsce.